Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w nowej serii, którą już kiedyś nagrywałam. Nazywała się Let's Play The Inner World na ślepo. Tak, teraz będzie seria się nazywać, zagrajmy w The Inner World na 100%. Dobra. Gra przygodowa z Clinking Pointem chyba, że jak to się nazywa. Dobra. Opowiada o Robercie, którym został, który został wychowany przez opata jakiegoś tam Conora, czy raczej był jego sługą, czy coś tam. No. Potem musiał gonić jakieś gołębia, bo coś temu Conorowi ukradł i tak dalej. I teraz zaczyna się przygoda życia, no, przygoda Roberta. Dobra, grajmy. Super, nie? Bo pizza wszędzie. Zabierz, zapisz. Chcę na ogadę, cholera. Co zapisuj? Zapisz sobie, że ja mam na tym nozie. Dobra. Dobra, teraz trzeba poczekać, aż się film załaduje, czy jak się mówi. I się załaduje. Chyba jakoś tak to się mówi. To czekam sobie. No ładuj się. Co mam coś się nagrywać? Aha. Ej, to nie jest nowa gra. Dobra. Okej, trudno. To jest dalej, dobra, okej, okay, żeby dalej. Co to mam czekać? Coś tu mam, dobra. Dobra, coś mam, jakieś listy. Aha, dobra, czy z tego już było? To jest do picia. Z tymi lawy. Coś do pacynka Conroya. Wódka. A, wiem co muszę zrobić. Ja bym się przypomniał, że tu stanąć. No. Nie, dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tu podejść, chodź tu. Chodź tutaj. Odejść, no. Jest lawa taka, no. Tak, pudełko się daje, wiem. Tak, pan strażnik, sobie z nim nie można gadać, czy coś tam, bla, bla, bla. I ta pacynka, dawał mi pacynkę. No, weź pacynkę użył. He who works without a moan, the bazillions won't turn to stone. Great, the puppet even has Conroy's voice. Lemo? Teraz będzie filmik. At your service, Abbot Conroy. The Grand Fountain Guard, Asposia's elite, is having a coffee break. Aha.
coś pogadać z nim. Dobra, to grajmy od tego zapisu, dobra. Dobra. A to będzie pierwszy odcinek i tak. Dobra. God number 822. Hello, citizen number 357. A muszę pogadać sobie. So you're sitting here all day long? No. Sometimes I'm also standing over there. What do you do if the bazillions come out of the fountain? Then I officially acknowledge it. And then? Then what? Does Conroy know? Conroy? Where? Is he here? He's not here, is he? No, he's not here, but I have a question. I'm not officially authorized to receive questions. Does that mean I'm not even allowed to ask you any questions? But if I just ask you something and you react to it, like a few moments ago, then I've asked you something, although I'm not allowed to. And that's another question again. That's maybe your opinion. Did Conroy give you the order to? Conroy? Where? So, you're Conroy's official guard? Yes, trained to protect Asposia's inhabitants. How? I sent them to prison so the Bazillions can't get to them. Aren't you afraid that the Bazillions will turn you into stone? Why would they turn me into stone? Well, you're standing directly next to the fountain. You're probably going to be their first victim. Actually, I've only been here since yesterday. Thanks for the advice. You have a great view here. Yes, thank you. If the weather is nice, I can even see Upper Asposia. Sometimes I think to myself, what if there is a guard standing there as well, thinking that his side is up and my side is down, even though it's actually the other way around? You've probably thought about this for a long time. No, it just now crossed my mind. Tak, długo myślisz nad tym, panie strażniku. Dobra, okej. Oh, I'm not worried about that. I've read all of Conroy's instructions. I also know a good trick that my predecessor taught me. What kind of trick? If a Bazillion comes, I'll close my eyes. That's clever. Dobra. What kind of machine is that? Grzechomat. Don't you know? That's the Cinnabat. Tak, nie jestem najbystrzejszą osobą. You have to confess all your sins to it. What did I do? Probably something. Nobody can walk around without making the Bazillions furious. No, jeszcze można pogadać, już nie można. What exactly is the Cinnomat's needle for? It shows the weight of your sin. Talking to a guard during a shift, for example, is a pretty serious violation. Tak, super. Really? Yes. If someone falls into the fountain just now, it would be your fault. Dobra, moja wina. Ojej, strasznie. Dobra, chodź tu podejść do tego grzechomatu. No nie, ale podejdź, ja chyba muszę to wyjść. Have a good day. I will. May the Bazillion. Dobra, niech czuwają. No podejdź tu, dobra. Nie chcesz podejść.
Ojej, ojej, zaraz. Ciężar grzechów to coś tam. A, że muszę iść tego. No już to. A, do bar muszę pogadać tam i tam taka będzie pani, co będzie pogadać te rzeczy. Te. Dobra, 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 co robiła? La, 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 la. A potem pójdzie na holiday. Nie, dobra, to będzie. Ty już, muszę zrobić, bo. Muszę powiedzieć, że jestem krawcem na dole tutaj. Oj, te ręce wystawiam, to jest krawiec tutaj. O. Pokaż to mi, krawiec tu. No, szybciej, Robercie. On the go. Confession and penance in less than 1 minute. Dawaj, użyjemy to? Dobra, użyjemy. Dawaj, mów swoje grzechy. Tell me your sin. Na grzechów. Mały. I blabbered endlessly to the guard.